Mam na imię Basia. Nie interesowałam się polityką, zasadami działania państwa. Chciałam normalnie żyć. Zaczęłam się interesować, jak będzie wyglądało moje życie, kiedy nie będę zdolna do pracy. Jak żyliśmy, kiedy nie było systemów emerytalnych w Polsce. Pierwsze systemy emerytalne stworzył Otto von Bismarck 130 lat temu. Czy pan Bismarck martwił się o moją emeryturę? Bo o swoją raczej nie. W Polsce systemy emerytalne mają 100 lat. Co gwarantują nam systemy emerytalne? Jak wyglądałaby moja przyszłość w wypadku nieistnienia takiego systemu? Zróbmy bilans. Podstawowym zabezpieczeniem socjalnym od choroby i starości jest moja rodzina, czyli moje dzieci. A osoby, które nie mają dzieci? Stworzono im sztuczne rozwiązanie polegające na tym, że pieniążki, które mogłyby wydać na swoje przyjemności, zostają wydane na akcje, obligacje, złoto. Gdybym ja nie wydała pieniążków na swoje dzieci, na ich utrzymanie i wychowanie, to komu miałabym sprzedać te dobra, jeśli nie ma następnych pokoleń? Pracuję, płacę składki, z których państwo finansuje bieżące zobowiązania wobec osób na emeryturze, czyli wobec dziadków. W wypadku braku systemu, te same pieniążki oddałabym dziadkom lub rodzicom. Przecież muszą z czegoś żyć. A jeśli ja i moi koledzy nie będziemy mieli dzieci, to jakie znaczenie ma fakt, że moje pieniążki oddałam rodzicom? Kto zapłaci mnie? Państwo nie ma innych pieniędzy oprócz tych, które ja płacę swoim rodzicom, a moje dzieci w przyszłości mnie. Wynika z tego, że zawsze moje dzieci są moim i innych zabezpieczeniem. Niezależnie od tego, czy istnieją systemy, czy nie, źródłem mojego zabezpieczenia finansowego są moje dzieci, a nie systemy, które są jedynie technicznym źródłem redystrybucji pieniędzy od moich dzieci. Załóżmy, że nie ma systemów. Moim zabezpieczeniem socjalnym są moje dzieci, więc dzieci mam z dwóch powodów – chcę i muszę. Gdy nie mam dzieci, to pieniążki odkładałam, by korzystać z cudzych składek, ale odpłatnie. Teraz mamy od 100 lat taki system, że płacę składki, z których finansuję swoich rodziców. Z tego tytułu dostałam obietnicę od państwa, że najwyżej dostanę świadczenia od dzieci mojej sąsiadki. Ja już nie muszę mieć swoich dzieci. Mogę, tylko mogę. Nie tylko ja zauważyłam, że dzieci kosztują, więc ludzie stwierdzili, po co się męczyć, wysilać, jeśli pieniądze od cudzych dzieci są równie dobre jak od swoich. Więc albo nie chcą dzieci, albo ograniczają ich ilość. Ale skąd pieniądze, jeśli nie ma dzieci? Świadomość społeczna to pewien proces. Jak wprowadzaliśmy systemy w Europie, mieliśmy 3,6 dziecka w rodzinie. W Niemczech 3,4. W następnym pokoleniu zredukowaliśmy do 3, później do 2. Aktualnie model rodziny to 2 plus 1. W latach 50. urodzili się moi rodzice. Był to pierwszy wyż demograficzny. 794 tysiące. Aktualnie emeryci, świadczeniobiorcy świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Ja płacę składki zdrowotne, z których finansuję świadczenia moich rodziców. 80% wydatków konsumujemy w 3 ostatnich latach swojego życia. A ja otrzymam świadczenia zdrowotne w przyszłości od swoich przyszłych pokoleń. Jeśli oczywiście będą. Następny wyż był w 1983 roku. Powiedzmy, że jest nas 724 tysiące. 9% mniej. Nie wiem, czy damy radę zapewnić świadczenia naszym rodzicom, ale musimy się postarać. Wydaje się, że nie będzie lekko, naprawdę. Żeby wywiązać się z tych zobowiązań, moje kochane państwo odbiera nam połowę pensji. My się próbujemy ratować i szukamy, gdzie zaoszczędzić. Znaleźliśmy. Dzieci. W końcu otrzymam pieniądze od dzieci mojej sąsiadki, prawda? Zastanawia mnie tylko jedno. Ona też nie będzie mieć dzieci, więc skąd pieniądze? Następny wyż generowało moje pokolenie. Wyż mieliśmy w 2010 roku. Jak państwo myślicie? Jaki wynik?
411 tysięcy, 43% mniej. Na razie mamy profity bankructwa tego systemu. Wydajemy na przyjemności. Wakacje, samochody, domy. Ale za 30-40 lat? Kto nam za to zapłaci? Prognoza GUS-u na 2035 rok to 272,5 tysiąca urodzonych dzieci. Rok temu oglądałam reklamę w polskiej telewizji, że na jednego emeryta pracują teraz 4 osoby. W 2060 roku na jednego emeryta będzie pracowała jedna osoba. Czy jeśli teraz ja płacę 50% swojego potomstwa, czy w 2060 roku jedna osoba będzie w stanie zapłacić 200%? To wydaje się niemożliwe. O czym my rozmawiamy, to jest niemożliwe. Są to opracowania pani profesor Katowskiej z SGH w Warszawie. Przeciętny poziom emerytur za 30-40 lat to 400 zł. Wynika z tego, że nie umrę z powodu braku pieniędzy na chleb, tylko na lekarza. Przez złe warunki sanitarne, higieniczne. Tutaj nie da się nic zredukować ani zaoszczędzić. Wyjaśnię Państwu sprawiedliwość działania tego systemu. Ja pracuję, moja sąsiadka pracuje. System to dwa elementy. Składki, w uproszczeniu, ja zapłacę 500 tysięcy złotych, sąsiadka 500 tysięcy złotych. Drugi koszt, ten najważniejszy dla nas w przyszłości, to koszt naszych dzieci. Powiedzmy, że ja mam dwójkę, a sąsiadka twierdzi, że nie chce mieć dzieci. Ja na tą dwójkę muszę wydać, ktoś musi wydać, od 400 tysięcy do 1 miliona złotych. Jest to około 1/4 pieniędzy, które ja z moim mężem w tym kraju zarobię. Moja sąsiadka, rezygnując ze swoich dzieci, poprawia stan swojego życia o 500 tysięcy złotych. Moja sąsiadka, nie mając dzieci, będzie bardziej mobilna, dyspozycyjna, więc zarobi więcej. Premia, nagroda, awans, powiedzmy 20%. To jest kolejne 500 tysięcy złotych. Widzicie Państwo, ludzie podejmując decyzje, nie kierują się kalkulatorem i ile te dzieci kosztują, tylko posługujemy się inteligencją intuicyjną i czujemy, czy dane coś jest korzystne, bądź nie. Wracając, czyli moja sąsiadka, rezygnując ze swoich dzieci, będzie miała 1 milion więcej w stosunku do mnie. Wydając na akcje i obligacje, będzie miała 2 miliony. Następnie pójdziemy na emerytury i będziemy mieli następującą sytuację. Ona będzie mieć 2 miliony złotych, dom, samochód, wakacje, plus emeryturę i świadczenia zdrowotne. Od jednego z moich dzieci, bo płaciła składki tak jak ja. W ramach tego systemu będę musiała oddać swojej koleżance jedno dziecko, czyli 300 tysięcy złotych w pojęciu kosztowym, bądź 500 w pojęciu dochodowym, a nawet więcej, gdyż z tego tytułu zarabia więcej. Z tego powodu ma prawo do większej emerytury, czyli większego udziału w moich dzieciach. W zasadzie powinnam się cieszyć, że tylko 20% więcej. Bo jak zarabia 3 razy tyle co ja, to prawie nic nie będę miała ze swoich dzieci. W tym systemie, który mamy od 100 lat, ci, którzy wydają pieniążki na swoje dzieci, to raczej biedni ludzie. Nie stać nas na dzieci, co jest prawdą. Ale biedni mają więcej dzieci. Jak? Narzuciliśmy im taki obowiązek finansowania tych z nas, którzy wolą wydawać na swoje mieszkania, samochody, wakacje, konsumpcje. Dlaczego ci, którzy wydają pieniążki na dzieci, wolą wydawać na tych, którzy wydają pieniążki na wakacje i inne dobra doczesne? A może poprzedni system nie był taki zły, gdzie każdy był odpowiedzialny za swoje życie, żył z tego, co zainwestował, wydał na dzieci, więc te dzieci były jego zabezpieczeniem. Nie miał dzieci, więc te pieniądze odkładał na starość. A jak wydał na swoje przyjemności i nie przejmował się niczym, to cierpiał. Ja należę do tych ludzi, którzy uważają, że każdy człowiek ma prawo być nieodpowiedzialny, ale powinien ponosić konsekwencje swoich czynów. Inaczej
Nikt nigdy niczego się nie nauczy. Podam Państwu kolejny argument. Z kraju wyjechało od 2 do 3 miliona młodych ludzi. Teraz ma wyjechać od 400 do 800 tysięcy. Wyjeżdżają ci, co chcą żyć lepiej. Do czego mają prawo, z czym się zgadzam. Ale jak wyjechali teraz, to będą żyć w Niemczech, Anglii. Tam będą pracować, zarabiać, wydawać, płacić podatki i składki na emerytów angielskich czy niemieckich. Proszę nie wyjaśniać, dlaczego ja i moje dzieci muszą utrzymywać ich rodziców. Uważam, że każdy powinien odpowiadać za swoje zobowiązania. Więc ci, którzy wyjeżdżają, powinni zabrać swoje zobowiązania ze sobą, czyli dziadków, rodziców, albo łożyć na nich. No przepraszam Państwa, ale ja i moje dzieci nie utrzymamy wszystkich. Nie damy rady. Moi rodzice zastanawiają się, ilu młodych musi jeszcze wyjechać, żebym im powiedziała, aby umarli, bo nie daję rady. Ja wiem, że Państwo mi w tym świetnie pomoże, wprowadzając eutanazję. Ale ja nie chcę. Kocham ich. To są moi kochani rodzice. Nikt nie chce być zależny od swoich dzieci. Ja też nie. Jak było kiedyś? Kiedyś było takie pojęcie odkładania na czarną godzinę. Kiedyś ci niewykształceni ludzie wiedzieli o tym. Dziś 85% społeczeństwa nie ma oszczędności. Dlaczego? Bo mamy państwo, które musi o nas zadbać. System uczy nas, że nie musimy być odpowiedzialni za swoje życie. Ale załóżmy, że żyłam bardzo długo, a skończyły mi się pieniążki. Chorowałam. Wtedy musiałam skorzystać ze swojego zabezpieczenia, czyli swoich dzieci, z których bardzo niechętnie i bardzo rzadko korzystaliśmy. Czyli w poprzednim systemie moje dzieci były moim ubezpieczeniem. W tym systemie status dzieci uległ zmianie. Nie są ubezpieczeniem swoich rodziców. Są źródłem pieniędzy. Oczywiście najlepiej cudzych. Od kiedy zaczęły pracować, płacić podatki i składki. Na 40-letnich emerytowanych policjantów, wojskowych. Bo takie jest prawo, bo tak sobie ustanowili. System, w którym jeden zdrowy człowiek musi pracować na drugiego zdrowego człowieka pod przymusem i nieodpłatnie, uważam za system niewolniczy. Nie chcę traktować moich dzieci jak niewolników. Chcę żyć normalnie, czyli pracować i żyć z tego, co będę w stanie odłożyć. A jak mi braknie, to mam dzieci, ale moje, dla mnie. Nie chcę, nie życzę sobie, aby ktokolwiek traktował moje dzieci jak skarbonkę. Jeśli godzimy się na istniejący system, składamy deklarację, że nasze dzieci będą utrzymywać innych. Moje dzieci chętnie pomogą innym, jeśli je dobrze wychowam i same będą tego chciały. Godząc się na istniejący system, jesteśmy nieodpowiedzialni wobec naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Świat bez systemów emerytalnych, ten kiedyś, był oparty o zasady moralne. Jeśli ja nie dbam o moich rodziców, nie szanuję ich, moje dziecko nie zadba o mnie. A kiedy moje dziecko nie zadba o mnie? Kiedy piję, łajdaczę się i kradnę. Ten system oparty jest na złodziejstwie. Szukamy naiwnego, który wydał na trójkę dzieci, żeby go okraść. A z tego, co ukradniemy, oddamy mu 2000 zł bycikowego. Może zrobi sobie czwórkę. Zrujnuje się bardziej, a politycy dumnie nazywają to polityką prorodzinną. Jak nie było systemu, to zawsze była grupa radosnych wariatów, która się nie zabezpieczała. Oni później korzystali z pomocy socjalnej społeczeństwa w ten sposób, że lądowali pod kościołem i tam cierpieli. Przy czym ich ból i cierpienie nie były po to, by ich ukarać za nieodpowiedzialność, ale po to, by codziennie rano idąc do pracy, szkoły, przedszkoli, na spacer, przechodzili koło nich i w duchu mówili sobie: Boże, ja tak nie chcę. Może to przykre, ale ich cierpienie było lekarstwem na naszą głupotę. Może gorzkim, ale niezbędnym. Nie ma systemu na życie.
Życie każdego z nas zależy od tego, jak je sobie poukładamy. Jeśli istnieje system, to każdy z Was jest zależny od całego społeczeństwa. Od tego całego społeczeństwa. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Komu ufamy bardziej? Sobie czy sąsiadowi? Myślę, że potrafimy być odpowiedzialnymi ludźmi. Skoro przez ostatnie tysiące lat potrafiliśmy, myślę, że ostatnie 100 lat szaleństwa nas nie zmieniło. Mam nadzieję. A teraz chciałabym spokojnie pójść spać. Czego i Państwu życzę.